Hej, witam Cię serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu poświęconym dywidendom, skoro już zbliżamy się wielkimi krokami do grudnia, bo został nam zaledwie jeden dzień. No to już czas na to, żeby zerknąć sobie na nasze dodatkowe spotkanie właśnie poświęcone dywidendom, a za tydzień w niedzielę zapraszam Cię na bonusowe nagranie, wyjątkowe nagranie, w którym zaprezentuję coś bardzo ciekawego. Już zarezerwuj sobie czas na 10:00, to nagranie wjedzie, a ja teraz przechodzę do dywidend dla wszystkich tych, którzy nie widzieli wcześniej tych materiałów, bądź są świeży i nowi w temacie, a chcieliby pogłębić i zapoznać się z informacjami, to przechodź na playlista, tutaj tam masz dywidendę i w tych dywidendach już jest dostępnych na dzień dzisiejszy 28 filmów, czyli to będzie 29, czyli jednym słowem jest w czym wybierać i możesz naprawdę gdzieś znaleźć tam odpowiedzi, być może na nurtujące Cię pytania. I co nas dzisiaj czeka? Zerkniemy, co zostało na grudzień, co jeszcze ciekawego możemy rozegrać, jak to wygląda po aktualizacji zestawienia i to wszystko przed nami. Jak zostajesz ze mną, pamiętaj o formie podziękowania za czas i materiał, jaki specjalnie do Ciebie tworzę, rzuć łapę w górę i komentarz. A dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka, aby pozostać ze mną na dłużej, gdzie możesz znaleźć informacje o dywidendach. Przechodzisz sobie tutaj, naciskasz sobie jakinwestować.com, jak już jesteś na zakładce, zakładka dywidendy i tutaj przez cały rok aktualizuję na bieżąco wszystkie informacje, które napływają, a to śledzę, bo po prostu również interesuję się spółkami dywidendowymi i ponieważ ja to mam, to dzielę się z tym z Tobą, żebyś również mógł z tego skorzystać i robię to specjalnie dla Ciebie. Tak jak widzisz, tyle nam zostało spółek jeszcze do rozegrania ten miesiąc, a pod spodem, jak sobie zjedziesz, no to masz to wszystko, co już jest historią, to wszystko, co jest za nami, było tego naprawdę, naprawdę dużo, zaraz to podsumujemy, czyli masz taki przekrój tych wszystkich informacji dywidendowych, bo będziemy również podsumowywać to już na początku stycznia, ten cały, wszystkie dywidendy, które upłynęły i zobaczymy, jak to będzie wyglądać i zobaczmy sobie na nasze zestawienie. Popatrzmy na statystyki. Widzimy, że w ubiegłym roku było 210 spółek, które podzieliły się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. 180 w tym roku, bo wiemy, że jeszcze mogą oczywiście pojawiać się kolejne spółki. Raczej już nie będzie tego zbyt dużo, ale wiadomo, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Widzimy, że grudzień ten będzie lepszy niż ubiegły. W ubiegłym było to 10 spółek, teraz mamy w zapowiedziach 12, 20% więcej, czyli widzimy, że 14% mniej spółek wypłaciło dywidendę w tym roku niż w ubiegłym. Ten strach wywołany przez szkodnika, dużo spółek zdecydowało się zatrzymać na kapitał zapasowy ten zysk z roku ubiegłego, czy też z lat ubiegłych, jak również co po niektóre zdecydowało się na skup akcji własnych. Ja oczywiście skup postrzegam negatywnie, to chyba każdy zna moje zdanie w tym temacie, o wiele bardziej wolę inne rozwiązanie, czyli nagrodzenie inwestorów, bo na to zasługują, aby podzielić się z nimi zyskiem płynącym z dywidendy. Skup niczego nie daje. Jak jest zwał na rynku, to nawet skupione akcje lecą. Nic tu nie jest w stanie powstrzymać takiego szkodnika, negatywnego sentymentu czy innych rzeczy, które negatywnie będą wpływać na rynek. Żadne fundamenty, żadne kontrakty, inne ciekawe rzeczy, które gdzieś firma, pomimo tego, że jest może świetnym koncernem z wielkimi perspektywami, jeżeli jest globalna zwała, taką jaką wszyscy widzieliśmy w marcu, to wszystko będzie lecieć. I nie ma tutaj wyjątków. Tylko potem będziemy widzieć, co po niektórych sektorach, czy też silniejszych spółkach na szybszym odbiciu z tych den. I będziemy na tej podstawie mogli dostrzec, które firmy były silniejsze. A tak i tak, jeżeli będziemy mieć negatywny sentyment, to i tak wszystko będzie lecieć. Czyli ja jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, żeby zyskiem przy spółki dzieliły się ze swoimi inwestorami, skoro już ktoś w większości tworzy portfele dywidendowe, długoterminowe, to się nie tworzy tam się na dzień. To się tworzy z zamysłem pewnie na wiele miesięcy, czy też wiele lat wręcz, a niektórzy tworzą portfele emerytalne. To oni w pełni zasługują na to, żeby w każdym roku móc mieć z tego jakiś bonusik. A co oni już z tym zrobią? Czy wypłacą? Czy reinwestują? Czy cokolwiek innego im się zamarzy? To już jest ich oczywiście temat, ale takie sytuacje powinny być. Czyli ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak dzielić się zyskami, czyli żeby spółki wypłacały nam te dywidendy. I popatrzmy, jeżeli chodzi o globalną statystykę, to myślę, że przed nami bardzo ciekawy rok z racji tego właśnie, że wiele spółek zatrzymało te zyski. I dzięki temu, jeżeli kursy nie wybiją nam jakoś ekstremalnie do góry, może to być bardzo ciekawy, bardzo tłusty rok, właśnie jeżeli chodzi o zbliżający się
2021 pod kątem wysokości stóp dywidendy. I oby tak było, trzymajmy za to kciuki i podsumujmy to, co już jest przeszłością, czyli zobaczmy, ile spółek i jak hojnie podzieliły się w listopadzie ze wszystkimi inwestorami, którzy trzymali je w swoim portfelu. Widzimy, że absolutnym numerem jeden w tym zestawieniu mamy Archicom, który w momencie ogłoszenia, pamiętajmy, że stopa tutaj jest przeliczana w momencie pierwszych informacji, które napływają na rynek. Potem oczywiście musisz sobie to zaktualizować o twoją cenę zakupu, bo masz dywidendę na akcję, czyli łatwo jest to sobie przeliczyć i to musisz śledzić sobie na bieżąco, ale w pierwszy dzień, jaki poszła informacja, było 14%, czyli bardzo piękna dywidenda i Archicom w ogóle nie odczuł tego odcięcia. Jak sobie odpalisz wykres, to przepięknie dał zarobić swoim inwestorom i to nie tylko na dywidendzie, ale również pod kątem tego, że można było skosztować sobie zysk na kursie. Jeżeli chodzi o CitySurf, to był numer 2, 7,46, Care Vitamin 6,33, Ambra 3,98 i pozostałe spółki, tak jak widać, zresztą tutaj mamy 1,43. Ja już to potem zaznaczę na czerwono, bo jeżeli coś jest poniżej 2%, no to już dla mnie pod względem dywidendy raczej to nie ma sensu. I teraz zerknijmy sobie, skoro już wiemy, jak wyglądał listopad, na to, co nas czeka w grudniu, bo w grudniu zostało bardzo kilka ciekawych spółek i cieszy mnie ten grudzień, że mamy aż 9 spółek, które jeszcze chcą się podzielić z inwestorami swoimi zyskami. Mamy jeszcze Kernel, ABPL, które jeszcze nie podały zbyt dużo informacji odnośnie na przykład dnia dywidendy czy dnia wypłaty. Wiemy mniej więcej, że chcą się podzielić tutaj takim zyskiem na akcję. Te dane już zostały podane. Czekamy cały czas na potwierdzenie z Prolog i Żywiec, bo jeżeli jest na czerwono, to wiemy, że to mamy tylko pozytywną rekomendację, ale ona wymaga zatwierdzenia przez walne, żebyśmy mogli mieć tutaj pewność, że ta dywidenda będzie wypłacona. Oczywiście ja zawsze mówię, żeby sobie wejść na stronę spółki i sprawdzić w tych raportach ich, czy rzeczywiście potwierdzili daną dywidendę, żeby być tutaj już pewnym, że rzeczywiście ona jest uchwalona i że będzie wypłacona. I jak widzimy, pierwsza w kolejności, bo ten dzień dywidendy nas interesuje, pamiętaj, że obowiązuje zasada T-2, czyli od tego dnia musisz odjąć 2 dni, chyba że wchodzi w grę weekend, to musisz go również uwzględnić. To jest bardzo ważne, żeby o tym nie zapominać. I widzimy, że ASBIS jest następny w kolejności, czyli 7 jest dzień dywidendy, czyli 2 dni wcześniej musisz mieć je w portfelu, żeby się na to załapać. Zwłoki mają bardzo fajne te spółki. Ja je mierzę z racji tego, że nie lubię tego, jak jest, tak jak tutaj na przykład, bardzo duża zwłoka. Czyli pomimo tego, że spółka już podjęła decyzję o tym, że dzieje się z inwestorami swoim zyskiem, to i tak jeszcze zwleka z jego wypłaceniem. Ja lubię, jak ta zwłoka jest jak najkrótsza, no bo wtedy wiadomo, że te środki są szybciej na twoim rachunku maklerskim, możesz nimi dowolnie dysponować i już możesz się cieszyć właśnie z tego, że ten dodatkowy profit wpłynął na twój rachunek. I mierzę właśnie tą zwłokę. Widzimy, że tutaj te wszystkie spółki nie są na czerwono, czyli w miarę pozytywnie to oceniam. Dosyć szybko te środki będą dostępne już na twoich rachunkach maklerskich. Widzimy, że dzień wypłaty również jest zaznaczony. Kolejną spółką będzie Mercor, potem mamy właśnie Prolog, Żywiec, Transpol, Team, Apator, jeszcze Kernel i ABPL ostatnio doszły i zerknijmy sobie, jakie są obecnie stopy dywidendy po przeliczeniu kursu z piątku, bo to przeliczyłem już na bieżąco i widzimy, że najwyższą na dzień dzisiejszy może pochwalić się Prolog, tutaj 8,20, 7,40 Team, 5,45 ASBIS, Transpol 3,33, tak jak widzimy tą górną zestawienie, no to wiadomo, że w dobie tak niskich stóp procentowych, które obecnie są na rynku, no to myślę, że to wygląda na cały czas bardzo atrakcyjnie i na pewno, jeżeli ktoś lubi takie spokojniejsze inwestowanie, ale nie jest to inwestowanie pozbawione ryzyka, pamiętajmy o tym. To nie ma tutaj złotego grala, że możesz sobie inwestować i nie masz ryzyka. To jest normalnie, kupujesz akcje. Akcje, które codziennie notowane są na parkiecie, czyli codziennie jest narażony kurs spółki, że będzie on albo zniżkowo, albo zwyżkowo, czyli albo możesz jeszcze zarobić, albo możesz na tym stracić i to ryzyko również powinieneś uwzględnić, pomimo tego, że rozgrywasz spółkę typowo na przykład pod dywidendę. Dlatego ci inwestorzy długoterminowi szczególnie są na wygranej pozycji, no bo jak oni są w stanie przesiedzieć na spółce i jak mają dwucyfrową dywidendę, to dosłownie w kilka lat ona w stanie im jest zrekompensować cały koszt zakupu, a potem to jest już czysty i wyłącznie zysk, po jakiej cenie by tylko nie sprzedali tego. Czyli to jest po prostu dlatego tak dużo osób inwestuje długoterminowo w dywidendy, no bo po prostu oni prosto biorą kalkulator, przeliczają to, wyliczają średnią, patrzą, kto wypłaca systematycznie dywidendy i oni, dokonując prostego rachunku, doskonale znają swoje możliwości, swoje podejście, swoją psychikę, to w jaki sposób podchodzą, selekcjonują spółki i oni już sobie doskonale zdają sprawę, że po prostu im się to opłaca. I widzimy, że jeżeli chodzi o wzrosty, no to tutaj mamy po spadku kursu, bo pamiętaj, że dlatego właśnie ja to zawsze pokazuję, bo mamy to na podsumowaniach sesji dziennej, bo mamy dwa rodzaje podejść. Niektórzy rozgrywają typowo spółki dywidendowe na bieżąco, nie w celach otrzymania dywidendy, ale po prostu po to, że być może będzie jakiś skup, który będzie tutaj
grzał kurs spółki do góry, co będzie powodować, że jeżeli nie masz spółki w swoim portfelu, to będzie ci spadać stopa dywidendy i na odwrót, że mogą uciekać też wszyscy inni, którzy nie chcą trzymać tej spółki, nie chcą załapać się na odcięcie i wtedy możesz mieć spadek kursu. Jak się załapiesz w dobrym momencie, to ta stopa dywidendy ci wzrośnie i właśnie dlatego śledzimy to na naszych podsumowaniach, żebyśmy na bieżąco widzieli, co inwestorzy grzeją albo z czego uciekają. I to jest bardzo proste, bardzo szybko można to wyłapać i widzimy, że na przykład w piątek na wzroście był ABPL 1,62, TIM 1,25, jeszcze na plusie Prolog, Kernel, Apatrol i Żywiec i w odwrocie był Azbis, Transpol i Mercor, który oberwał 1,96. Lider obrotu tutaj to był Kernel, 23 miliony, 584 tysiące Azbis. I to są już bardzo istotne informacje, które na każdym podsumowaniu sesji dziennej Ci tutaj przytaczam i już wracamy z powrotem do naszego zestawienia i widzimy, że właśnie poprzez to, że kurs spadł przez Transpol i Mercor, to mamy większą dywidendę, odpowiednio 3,33 i 2,50, a jak były dni ogłoszenia, to ona wnosiła właśnie tak, jak tutaj w tym momencie widzisz. I potem mamy już wyższe kursy, czyli mamy mniejszą dywidendę, najmocniej kurs wzrósł na Prolog i tutaj mamy zamiast 10,5 już w tym momencie przy cenie 25,60 za akcję 8,20, czyli po prostu musisz pamiętać o tym, żeby sobie przeliczać Twój kurs zakupu danej spółki, po której udało Ci się po prostu ją nabyć, przez również dywidendę, jaka jest przeznaczona na jedną akcję i wtedy wyjdzie Ci Twoja stopa dywidendy i w zależności oczywiście na jakim rachunku to masz, czy na portfelach emerytalnych, czy też również na jakimś rachunku zwykłym, no to musisz uwzględnić to również, jak to będzie wtedy podatkowo rozliczane. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o grudzień. Tak więc ja czekam na info od Ciebie w komentarzu, jaki Ty masz styl rozgrywania spółek dywidendowych. Czy jesteś typowo inwestorem długoterminowym, który buduje portfele emerytalne wieloletnie, czy raczej jesteś szybkim graczem, rozgrywasz spółki typowo na kilka miesięcy, aby zgarnąć dywidendę, albo ewentualnie, żeby rozegrać spółkę pod dywidendę, daj znać w komentarzu. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki i zapraszam już na nasze kolejne spotkanie i na bonusowe spotkanie również w najbliższą niedzielę. Hej!